Cześć, z tej strony Marcin Rąpała, witam Was w trzecim odcinku Tyle Wygrać. Ostatni raz mieliśmy okazję rozmawiać o tym, że warto znaleźć sobie drugie zajęcie, które będzie idealną odskocznią od tego, co robić kochamy, aby się nie zajechać. Jednak zdajemy sobie doskonale z tego i każdy, kto dąży do czegoś nowego, poszukuje nowych ścieżek, prędzej czy później spotkał się z tym, że w końcu dotarł do miejsca, w którym zupełnie zrezygnował. O tym i o fruwaniu właśnie dzisiaj porozmawiamy. Zapraszam. Kochani, po raz kolejny pragnę podziękować za masę wpisów, komentarzy i próśb odnośnie tego, co chcielibyście w kolejnych odcinkach zobaczyć. Otóż dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, że rzeczywiście nie zawsze się udaje. Na to, czego mi się zrobić w życiu nie udało, poświęcę pewnie osobny odcinek, gdyż było tego naprawdę sporo. I ogólnie proponuję zdać sobie sprawę z tego, że każde dojście do jakiegoś celu jest tak naprawdę podróżą przez wiele, wiele, wiele potknięć, błędów i pomyłek. Jednak w naszym świecie przyjęło się, że pomyłki, błędy i wszystko, co jest jak gdyby tak naprawdę ścieżką do sukcesu, jest czymś złym. I chyba właśnie to jest największym hamulcem ludzi, którzy nie mają wystarczająco w sobie dużo energii, żeby móc iść dalej. Ostatnio miałem okazję obejrzeć film Eddie zwany Orłem. Nie wiem, czy mieliście już go okazję oglądać, jednak jeśli nie, to pierwsze, co możecie zrobić po obejrzeniu dzisiejszego odcinka, to właśnie pójść do kina na wyżej wymieniony film. Eddie zwany Orłem to historia Eddiego, a dokładnie Michaela Edwardsa. Film opowiada historię brytyjskiego skoczka narciarskiego, tak naprawdę bardzo tragikomiczną, który chce zostać olimpijczykiem jako skoczek narciarski. Na początku filmu dowiadujemy się, że Eddie jest bardzo niezdarnym chłopcem, tak naprawdę taką czarną owcą w stadzie wśród swoich rówieśników. Ma problemy z chodzeniem, mimo wszystko bardzo uparcie wciąż dąży do tego, żeby stać się mistrzem sportów olimpijskich. Dopiero później pada pomysł wystartowania w zimowej olimpiadzie, co staje się zupełnym absurdem w kraju, w którym praktycznie śniegu nie ma. Jednak uparte dążenie do celu pokazuje to, że nawet będąc na początku nikim, możemy naprawdę osiągnąć wszystko. Historia Eddiego jest nie do uwierzenia, jednak naprawdę się wydarzyła. Wiadomo, że film na pewno jest nieco podkolorowany, jednak idealnie obrazuje to, przez co musiał przejść, żeby osiągnąć swój sukces. Jednak o co chodzi? Świetnie jest pokazane w tym filmie to, jak Eddie szukał ludzi, którzy mogliby mu pomóc. Właśnie, żeby dojść gdziekolwiek, musicie pamiętać o tym, że podróż samemu jest naprawdę trudna. Bardzo rzadko komukolwiek udaje się zrobienie dużej rzeczy zupełnie samemu. Prędzej czy później każdy ma swojego mistrza, do którego w jakiś sposób dąży. I tak samo Eddie poszukiwał osób, które są dużo lepsze od niego, i starał się od nich uczyć. Do tego dołożył niesamowity upór, ponieważ w ciągu roku, z reguły skoczkowie zaczynają gdzieś w wieku 6-7 lat, może nawet wcześniej, on jako już prawie ponad 20 bodajże letni facet postanowił, że chce wystartować w olimpiadzie. W ciągu roku zdobył wystarczające duże umiejętności, żeby stać się skoczkiem olimpijskim. Oczywiście szukał ludzi, tak jak wspominałem przed chwilą, znalazł trenera, który tak naprawdę z początku zupełnie nie chciał go trenować, jednak w końcu, po tym, ile Eddie pokazał od siebie, postanowił, że warto mu pomóc i rzeczywiście podjął się trenowania tego niezdarnego Eddiego. Tak samo jest w naszym życiu. Osobiście przyznam się do wielu błędów, które popełniłem i właśnie wciąż jestem wdzięczny i zawsze, mam nadzieję, będę wdzięczny wszystkim, którzy pomogli mi w tym, żebyśmy jako zespół, czy jako ja osobiście, żebym mógł stanąć w miejscu, w którym aktualnie się znajduję. I kochani, od tego proponowałbym Wam wszystko zacząć, od wdzięczności. Niestety często nasze sukcesy są usłane tym, że bardzo szybko zapominamy, kto nam w nich pomógł. A to staje się ogromnym błędem i bardzo szybko się na nas odbija.
historia Ediego pokazuje jeszcze coś. Eddie wystartował, owszem, w olimpiadzie, było to jego niesamowitym marzeniem. Stał się podczas olimpiady w Calgary w sumie ogromną atrakcją i był często bardziej atakowany w pozytywny sposób, oczywiście przez media podczas konferencji, niż olimpijczycy, którzy zdobywali złote medale, bo Eddie zdobył w obydwu konkursach ostatnie miejsce. Skoczył najkrótsze skoki, najsłabsze, jednak mimo tego, kiedy już wylądował, zjechał na dół, jego radość z tego, że miał okazję wystartować, postawić nogę w miejscu, w którym zawsze marzył, była dużo większa niż u wielu skoczków, którzy tak naprawdę zdobywali nawet złote, srebrne czy brązowe medale. No i o co w tym wszystkim chodzi? Żeby móc osiągać wielkie rzeczy, musicie zdać sobie sprawę z jednej właśnie najważniejszej, której uczy ten niezdarny Eddie, że najważniejsze wcale nie jest zdobywanie złotych medali. Najważniejsza w tym wszystkim jest mega frajda z tego, co robimy. Bo tylko ona jest tym złotym medalem dla naszego ducha, który potrafi nas w zupełnie usatysfakcjonować i zadowolić z tego, co osiągamy. Możemy nawet zdobywać najwyższe noty, jednak kiedy nie będziemy zadowoleni ze swojego życia, nic nam to zupełnie nie da i te nagrody zawsze będą powodować tylko tyle, że tak naprawdę moglibyśmy zrobić więcej. Nauczcie się czerpać radość z tego, co robicie. Wierzę mocno, że będziecie uparcie szukać osób, które Wam pomogą w działaniu, tak jak mi się udało. I gwarantuję Wam, że warto. Nawet kiedy usłyszycie raz nie, drugi raz nie, setny raz nie, tysięczny raz nie, to prędzej czy później pojawi się na Waszej drodze, przyciągniecie na Waszą drogę taką osobę, która Wam pomoże. Oczywiście ja również z chęcią Wam pomogę. Jeżeli macie pytania, pomysły na kolejne odcinki, piszcie, a postaram się odpowiedzieć, doradzić, jeśli tylko będę w stanie. Pamiętajcie, Eddie zwany Orłem, bardzo polecam, obejrzyjcie sobie ten film, będę polecał go każdemu. I oczywiście obejrzyjcie przyszły odcinek Tyle Wygrać. Subskrybujcie mój kanał na YouTubie, zapraszam na mojego fanpage'a. Miłego dzionka życzę, pozdrawiam serdecznie, Marcin Rąpała, cześć! Don't you play with it.